Za większości z was nie będzie już żadnym zaskoczeniem informacja, że Maja Staśko występuje w High League. Nie będzie też żadnym zaskoczeniem, mówiąc, że osoba, która chce walczyć z przemocą, chce walczyć z kapitalizmem, chce walczyć z seksizmem, to postanawia ulec kapitalizmowi, pracować dla seksisty i stosować w tym celu przemoc. I wiele osób zaczęło ją krytykować. Z powodu fałszywej moralności. Ale czy, aby na pewno słusznie, może się okazać, że tak naprawdę niekoniecznie. Co ty pierdolisz człowieku? I żebyście sobie nie pomyśleli, ja tutaj nie zamierzam bronić Staśko, ponieważ, mając na uwadze to, co zrobiła mi dosyć osobistą zagrywką, Jestem pierwszą osobą do krytykowania jej na każdym polu. Jednak tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Każdy, dosłownie każdy bez wyjątku, który ją krytykuje z powodu hipokryzji, sam wykazuje się tą hipokryzją. I co mam tutaj na myśli? Jeżeli chodzi o Staśko, tak pokrótce powiem to. Stało się coś, co mało kto tak naprawdę dostrzega, czyli zobaczyliśmy cenę złamania jej moralności. I o co tutaj chodzi? To są tak naprawdę korzyści. Niekoniecznie muszą być to materialne, yy, przez które odrzucamy na bok nasze wartości moralne i zaczynamy po prostu kierować się na przekór nim. I tak, jak tutaj jest w przypadku Staśko. Za około 100 tysięcy. Dla siebie, bo nie wierzę, że ona nie dostanie prowizji z pay-per-view, zaprzedała swoje wartości, jakie jest rzekoma walka z seksizmem, walka z przemocą, i tak dalej, jednocześnie stosując to, z czym sama walczy, pracując dla ludzi, którzy tak naprawdę są wręcz dumni z tego, że są w jej oczach przynajmniej seksistami. Wiecie, kapitalizm zły, i tak dalej, wiecie o co chodzi. I tutaj dochodzimy do kwestii właśnie złamania naszej moralności. Ale zanim przejdę do łamania moralności, warto by było o samej moralności troszeczkę wspomnieć. Więc tak, pierwsza kwestia to to, że zauważamy mm, odwróconą tendencję, jeśli chodzi o to, jak ta moralność się kreuje. I co mam tu na myśli? Mam tu na myśli to, że w dawnych czasach to na podstawie różnych zasad moralnych tworzyły się przepisy w prawie. Natomiast obecnie to różne przepisy w prawie tworzą nasze zasady moralne. I żeby Wam to zobrazować, postanowiłem parę dni temu na kilku mm, okolicznych osiedlach zrobić ankietę. Udało mi się przepytać 100 osób i zadać dwa pytania, ale teraz powiem na razie o jednym. Pierwsze z nich to, żeby ludzie zapisali odpowiedź, dlaczego nie powinno się kraść. I na 100 osób ponad 90 odpowiedziało, bo prawo zabrania. Czyli sami już tutaj widzicie, że to prawo kreuje tutaj moralność. Niewiele osób, bo tam chyba było z kilka, może kilkanaście najwyżej, tam było ponad 100 osób, powiedziało tak, jak ja bym osobiście tego oczekiwał. Czyli yy, ja bym nie chciał zostać okradziony, czyli nie okradnę kogoś z nadzieją, że ta osoba się zrewanżuje i mnie również nie okradnie. I to tak naprawdę była geneza powstania przepisu, który zabrania kradzieży. W tym miejscu pewnie dużo osób się odpali i powie, że nie, że to przez przykazania boże i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie. Przypominam, że tą wiarę tworzą ludzie. A nie jakieś tam natchnienie przez Boga, i tak dalej, bo równie dobrze mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, o wiele lepiej, i to na tyle, że nie trzeba by było wiary, żeby uznać to za prawdziwe, tylko byłyby po prostu dowody empiryczne na istnienie. Ale kwestia wiary bądź niewiary to sobie zostawmy na bok. Ale jest jeszcze druga kwestia, której ludzie najzwyczajniej w świecie nie rozumieją, a mianowicie Każdym, dosłownie każdym człowiekiem kieruje egoizm. I tak ktoś może sobie za chwilę powiedzieć, no, ale przecież wychowanie dziecka nie wiąże się z egoizmem, przecież pomaganie innym nie wiąże się z egoizmem. Niestety wiąże się. Tylko trzeba troszeczkę głębiej to zrozumieć. Ale zacznijmy sobie od kwestii pomocy. Jeżeli chodzi o pomoc potrzebującym czy innym osobom, to główną korzyścią. Jest lepsze samopoczucie. Wiele osób mm, uważa to za znacznie wyższą wartość niż tam poświęcenie stówki albo dwóch, którą moglibyśmy komuś dać, albo za te pieniądze kupić zakupy, tak? Natomiast jeśli chodzi o chociażby o wychowanie dziecka, to właśnie też w dużej mierze pojawia się y, lepsze samopoczucie, ale. W dużej mierze spowodowane jest hormonami, takimi jak wazopresyna oraz oksytocyna. Jeden jest określany jako hormon przytulania, a drugi odpowiada za takie głębokie przywiązanie do danej osoby. Więc spowoduje to to, że gdy dana osoba, do której mamy przywiązanie, przy której wydzielają się te poszczególne hormony, Dzieje się wtedy coś takiego, że jeżeli dzieje się krzywda, no to my też zaczynamy z automatu czuć się źle. I stąd też próbujemy temu najzwyczajniej w świecie zapobiec. To są podświadome mechanizmy, ale mało kto sobie zdaje z nich sprawę. No dobra, no to skoro mamy już kwestię moralności za sobą, to może przejdźmy do kwestia łamania moralności. I tutaj zadam Wam takie małe pytanko. Które też przy okazji hmm, dostrzeżę. Ile osób potrafi myśleć yy, racjonalnie. A moje pytanie brzmi: czy strzelisz do swojego przyjaciela, przyjaciółki, do swojej partnerki za 100 milionów dolarów? Zapewne większość osób pomyślałoby pewnie, że nie, nie, w życiu bym tego nie zrobił, nie zrobiła. Nie, 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 zapomnij w ogóle nie. A przyjdzie co do czego, ktoś. Yy, Rzuci taką ofertę, poda walizkę, w której jest 100 milionów dolarów, i od razu ludzie zaczynają w tej kwestii mięknąć. Wystarczy, że zobaczą realnie jakieś korzyści, których oni bardzo pragną, i są w stanie tak naprawdę przełamać te swoje zasady: typu, nigdy bym nie zrobił tego, tego. Bardzo często się mówi za żadne skarby. A prawda jest taka, że gdy takie skarby będą mieli wystawione, będą mieli zaoferowane za coś, to będą w stanie przynajmniej to rozważyć. Najśmieszniejsze jest to, że widać to bardzo często w różnej maści popkulturze. Żeby wam to zobrazować, parę lat temu widziałem yy, swego rodzaju artykuł, w którym yy, weganin gdzieś tam zgubił się w lesie przez parę lat. I koniec końców okazało się, że on zaczął zabijać zwierzęta i pożerać ich mięso, żeby przetrwać. Innymi słowy, tutaj akurat był głód, była taka nagła potrzeba jedzenia. Żeby w ogóle takie kwestie związane z przetrwaniem to jest zazwyczaj taka pierwotna kwestia do tego stopnia, że odrzucamy na bok e, kwestie pod tytułem, żeby nie zawijać niewinne osoby i tak dalej i tak dalej. To jest przykład życia. Natomiast jeśli chodzi o popkulturę. Dużo jest takich e, przypadków pod tytułem Zdrada przyjaciół i tak dalej, dla jakiejś tam korzyści pod tytułem No, będzie ujawnione jakieś, e, jakieś tajemnice, które bardzo chciałeś poznać. I tutaj przychodzi mi pewien dosyć ciekawy przykład. I to jest przykład, który prawdopodobnie będą znali e, bardziej młodsi widzowie a mówię tutaj o serii LEGO Ninjago. Kto pamięta sezon z turniejem żywiołów? Była swego czasu scena, która wygląda mniej więcej tak. Uroczy przyjaciele, nic nie poradzicie. Zajrzałem ci do głowy, mój drogi. Sporo tam zazdrości i zawiści, że Lloyd został zielonym ninją, nie ty. Czemu nie ty? Spróbuj sobie wyobrazić, jak to jest czuć w żyłach taką wszechpotężną moc. No spróbuj. Widzę w tobie potencjał, Kai. Pomogę ci go właściwie wykorzystać. O nie, nigdy nie zdradzę przyjaciół! Naturalnie. Śmiem jednak podejrzewać, że twój sensei nie wyjawił ci całej prawdy o ha? twoich rodzicach, prawda? Ach, te sekrety. O rodzicach? Jakie znowu sekrety? Pytania, pytania. Czemu tu ja zawsze wszystko muszę wiedzieć? Tutaj mieliśmy bardziej łagodną wersję, jeśli chodzi o łamanie moralności. Natomiast mamy bardziej skrajne przypadki, jak chociażby produkcja o nazwie Cube. W dużym skrócie, film polega na tym, że bohaterowie są uwięzieni w takim czterowymiarowym odpowiedniku sześcianu o nazwie Tesseract. Ludziom zaczyna tam tak padać na łeb, że uwalniają swoje najbardziej prymitywne instynkty i zaczynają zabijać się wzajemnie. I naprawdę takich przykładów łamania moralności w popkulturze można mnożyć, mnożyć i mnożyć. W produkcjach o Jamesie Bondzie też są takie przypadki, chociażby we wszelkiej maści filmach wojennych, jakiejś e, różnej maści seriale kryminalne pokroju CSI czy jakieś inne. Jednak warto zwrócić też uwagę, że łamanie moralności nie oznacza przyswojenie sobie czy przejście z dobrych Zasad moralnych na złe. Jest jeszcze druga kwestia, i w różnej maści produkcjach, głównie animowanych, jest to nazywane jako character development. W dużym skrócie m, oznacza to, że jeden z bohaterów, m, bardzo często określany jako antagonista, czasami główny, czasami też nie, m, na przestrzeni trwania jakiejś serii zmienia swoje postanowienie i staje się tak naprawdę mm, tym dobrym. I tutaj y, taki pierwszy traf to oczywiście ukłon w stronę fanów Dragon Balla, czyli Vegeta, który na początku jako zły do szpiku kości książę wszystkich Saiyan, mm, chciał tak naprawdę zniszczenia Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ale na przestrzeni y, wszystkich sag w serii Dragon Ball Z zmienił na tyle swoje postanowienie, że kogoś, kogo określał jako swojego arcywroga, czyli główną postać Son Goku. W ostatniej Sadze postanowił wyznać, że po prostu jest jednym chyba, jest jego najlepszym przyjacielem, jest od niego lepszy, i tak dalej. Takie typowe wyznanie. Oczywiście w Super jest to trochę. Jakby to powiedzieć. Ta koncepcja poszła trochę w piździe, ponieważ dalej ze sobą konkurują, ale wydaje mi się, że nie na zasadzie śmiertelnych wrogów, tylko bardziej niezdrowej rywalizacji. No dobrze, ale mówimy w dalszym ciągu wyłącznie o popkulturze, o serialach, filmach itd., itd. Ale jak to wygląda w życiu realnym? No, Maja Staśko, która w zasadzie była dla mnie inspiracją do stworzenia tego materiału. Jest pierwszym i chyba obecnie najgłośniejszym przykładem. Ale co mamy jeszcze? Yy, mamy chociażby coś takiego jak różnej maści skamy, które między innymi Wardenga, Rewo i tak dalej. Chodzi tutaj o te dropshipping z AliExpress, że niby one są super zajebiste, a tak naprawdę osoby czy tam firmy, które zajmowały się dropshippingiem umywały ręce i dosłownie y, znikały z radaru w momencie, kiedy zaczęły się masowe reklamacje, że hej, że to jest jakiś badziew. Ale odnośnie łamania moralności, to warto zwrócić uwagę na influencerów, którzy to reklamowali. Ile tak naprawdę pojawiło się osób, które natychmiastowo podjęły jakiekolwiek działanie, żeby to wszystko wyjaśnić? Bo ja kojarzę tylko Arkadiusza Tańcule który powiedział, że ok nie wiedział, ale postanowi to naprawić. Tam chyba zwrócił jednemu gościowi, który yy, z jego polecenia kupił słuchawki. Postanowił tam albo oddać swoje, albo zwrócić pieniądze i odzywał się do tej firmy z kamerskiej yy, w jego imieniu. Więc tutaj naprawdę, ale reszta prawda jest taka, że nigdy się nie odniosło albo po prostu przeprosili po fakcie, bo wiedzieli, że mogą na tym dostać wizerunkowo, kiedy Wardenga zagroził, że y, będzie stosował sponsor Shaming, żeby wiecie tacy y, promotorzy skamów nie dostawali współpracy. I tutaj mamy przykład złamania moralności, czyli gadanie, że hej ja polecam tylko dobre produkty jakościowe i i tak dalej podczas gdy chłam z AliExpress hmm, reklamowali. I najśmieszniejsze jest to, że osoby, które bez problemu mogą zarobić kilkanaście, czasami kilkadziesiąt złotych w ciągu miesiąca na różnej maści legalnych współpracach reklamowych, no to postanowili zaprzedać mora swoją moralność i reklamować jakieś gówno za kilkanaście, maksymalnie kilka, kilkanaście tysięcy. I żeby nie było, że ja zapomniałem o naszym szeryfie internetu, bo on również podjął współpracę z Chmielniakiem, właścicielem e, chociażby takich marek, jakim jest Karpatry, czy ogólnie Grupa LED, która, że tak to ujmę, skamuje ludzi, ale nie na zasadzie, że firma sama z siebie jest skamem, tylko że oszukuje. Z kwestią dostaw, bo w dalszym ciągu widnieje informacja, że 14 dni na dostawę, a niektórzy nawet po 3 miesiącach nie zobaczyli swoich zamówień. Jedyne co to dostają, informacje na mailu, czyli post factum, o tym, że będą opóźnienia. Ale w kontekście zaprzedania swoich zasad moralnych, nie w sposób nie wspomnieć o kanałach komentarzy. I co ja mam tutaj na myśli? Zwróćcie uwagę, jak wyglądały wszelkiej maści afery oraz e, różnej maści e, zwrócenie uwagi na zjawiska jakieś 4-5 lat temu na YouTubie. Ludzie ostro punktowali e, ludzi, jeżeli była jakaś afera. Nie cackali się z nikim. A teraz, w momencie, kiedy przychodzi sobie taka Queen of the Black, to... Oni nie próbują powiedzieć, że jest idiotką i powinna spierdalać z internetu, bo tylko sobie szkodzi, ale próbują jej pomóc. Nawet taka Maja Staśko próbuje jej wręcz bronić, że nie dzieje się nic złego, gdzie Laska dosłownie, mając 18, może 19 lat, robi z siebie dziwkę w internecie, promuje tak naprawdę życie ponad stan, czyli, wiecie, Alko Dragi. Nie bez powodu ja na nią mówię Queen of the Drag. A wszelkiej maści komentarzy to po prostu. zamiast tak naprawdę wykluczyć ją z internetu, prób dążyć do tego, żeby wykluczyć ją z netu, żeby straciła tę atencję, żeby miała wreszcie powód do tego, żeby się solidnie ogarnąć, to dają jej coraz większy rozgłos. Dlaczego? Bo podejrzewam. Ja przynajmniej tak podejrzewam. Po pierwsze, nie cackają się z nią tylko i wyłącznie dlatego, żeby była zielona ikonka przy ich filmach, co by mogli sobie na reklamach zarobić oraz różnego rodzaju współpracach pokroju Gaminate. Po drugie, dla publiki o wiele przyjaźniej wygląda, jeżeli ktoś sygnalizuje pomoc, bo wiecie, hashtag cnota te sprawy, nie. Takie sygnalizowanie cnoty, że ej, musimy jej pomóc! A prawda jest taka, że jej bardziej szkodzą. Laska będzie robić sobie jeszcze większą krzywdę, a oni na tym sobie nabijają coraz większe zasięgi. Nieważne, że to wszystko robili sobie na Discordzie u Watachy. Problem jest taki, że próbują ściągnąć z niej odpowiedzialność za własne błędy i skłonić do tego, żeby faktycznie się ogarnęła, żeby coś ze sobą zrobiła. Innego oczywiście niż nachlanie naćpanie i pokazywanie jak e, Gaugana komuś obrabia na OnlyFansie. Jak widać coraz częściej jakieś mniejsze albo większe kwoty pieniężne stają się dosyć solidnym powodem do tego, żeby zaprzedać wcześniejsze swoje zasady, gdzie się mówiło za żadne skarby. Co nie? Troszkę rozgadałem się w kwestii celebrytów i popkultury, ale jak to wygląda w kontekście szarych ludzi? Otóż, tutaj warto wrócić do mojego drugiego pytania z ankiety, a wyglądało ono mniej więcej tak. Wyobraźcie sobie, że przez jeden dzień możecie odwalić wszelkie możliwe przestępstwa bezkarnie. I teraz tak. Które przestępstwa byście zrobili. Ja tam wypisywałem takie chociażby jak przywłaszczenie, kradzież. Tu chodzi akurat o wartość danego przedmiotu bądź pieniądze, gwałt, modelstwo, pobicie, i tak dalej, i tak dalej. Czy tam napad z bronią też chyba dałem. I okazuje się, że no i też dałem odpowiedź, że nic bym nie zrobił. I teraz tak, na te sto kilka osób. Wiecie, ile osób zaznaczyło, że nic by nie zrobiło? 15. Jak ja zobaczyłem te wyniki, to się kurwa przeraziłem. Innymi słowy, obecne prawo, ryzyko, że mogą mieć jakieś negatywne konsekwencje, to jest jedyne powtarzam jedyne Smycz, która zatrzymuje tych ludzi przed tym, żeby nie popełniali przestępstw. Oczywiście to były jakieś inne pokroju, że tam nie wiem, że kradzież po prostu, czy jakieś pobicie, tylko tak. Ale sam fakt, że ludzie by się czegoś takiego podjęli, gdyby nie musieli za to odpowiadać, to o czymś świadczy. I tak. Zdaję sobie sprawę, że to jest dowód anegdotyczny, że ankieta na 100 osób raczej nie będzie dosyć y, solidnym dowodem na to, że każda osoba tak robi. Niemniej jednak osobiście zachęcam, żebyście we własnym zakresie spróbowali zrobić podobną rzecz. Bo naprawdę to, co ja, to, co ja zobaczyłem w tych wynikach, mnie naprawdę solidnie przeraziło. I tak na sam koniec postanowiłem odpowiedzieć na pytanie, czy, czy strzeliłoby się do bliskiej osoby za 100 milionów dolarów. Wiecie, co ja bym zrobił? Oczywiście, żebym kurwa strzelił. I teraz sobie pomyślicie, że jestem jakiś odrealniony i tak dalej. Ale tutaj też dochodzi kwestia racjonalnego myślenia, bo zwróćcie uwagę na takie coś. Jest mówione o tym, żeby strzelić do danej osoby ale nigdzie nie ma o tym, żeby kogoś zastrzelić. Więc z mojej strony wyglądałoby to tak, że strzeliłbym komuś w stopę, w nogę, tak? Zgarnąłbym stobaniek, wyleczyłbym tę osobę, bo byłyby na to niemałe fundusze, dałbym milion w ramach rekompensaty i wszyscy są szczęśliwi. Tak by to tak, by to tak naprawdę wyglądało. I dlatego ja nie mówię, że... Yy, że gdyby na przykład, nie wiem, ktoś by mi zapłacił 100 milionów, i jakbym zrobił to, to, to i to. To bym powiedział, żebym nigdy tego nie zrobił. Bo prawda jest taka, że nie wiem, jakbym się zachował w danej sytuacji. Musiałbym najpierw tę sytuację przeżyć, żeby wiedzieć, co bym zrobił. Czy wyciągnąłbym z tego jakieś wnioski, czy cokolwiek innego. Ja staram się tak naprawdę mówić. Jakie są realne rzeczy, a nie jakieś takie, wiecie, yy, życzeniowe myślenie pod kątem: No, ja bym za żadne skarby nie zrobił tego, tego, tego i tego. Kwestia jest tego, inaczej, yy, prawda jest taka, że większość ludzi nie trafiło na cenę złamania swojej moralności albo znalazło tylko że dotyczyło czegoś zupełnie innego. Albo taki bardziej potoczny przykład jak na przykład wiecie jebać 60 i tak dalej. Pomijam kwestię, że jest to błędnie używane, bo 60 odnosi się do tak zwanego e, tak zwanego świadka koronnego, czyli wiecie, osoba współodpowiedzialna w przestępstwie w sypie pozostałych członków, w zamian za zmniejszenie wyroku. To jest takie nawiązanie do artykułu 60 Kodeksu karnego. Dlatego to się mówi, że to jest 60. A prawda jest taka, że to bardziej chodzi o jakieś takie wiecie, że sprzedawczyk i tak dalej. To bardziej to pasuje. Ale w każdym razie śmieszy mnie to, jak właśnie ludzie gadają, że ej, 60, sprzedawczyk i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że gdy coś im się tak naprawdę stanie, że coś innego się wydarzy, na przykład zostaną okradzeni, to pójdą pierwsi na policję. I hej, już nie będzie, że sprzedawczy, że 60, że coś tam, coś tam, nie? Także warto się nad tym troszeczkę pochylić. A czy Wy macie jakieś przykłady zaprzedania swoich zasad moralnych? Czy to w życiu, czy w popkulturze, czy gdziekolwiek indziej? Dajcie proszę znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy znacie. Więcej takich przypadków, o których można by było podjąć polemikę. A jeżeli Ci się podoba ten materiał, to zostaw łapę w górę. Ja na razie się zbieram. Pozdrawiam. Miłego wieczoru i bez odbioru.